Dorota, no ale tak, dzisiaj jesteś taka strasznie grzeczna, ale w twoim programie z Marcinem Prokopem jesteście absolutnie, właściwie tam tryska seks z każdego fragmentu ekranu. Będziesz się musiała słowo tłumaczyć. Tryska chyba nie jest tutaj najlepsze określenie. Czy ja jestem bardzo grzeczna? Nigdy nie jestem bardzo grzeczna. Natomiast Marcin pobudza mnie ogromnie i działa na mnie niezwykle. I lecę na Marcina, przecież to widać, słychać i czuć. I nie będę tego ukrywać. Ale myślę, czy on jakoś reaguje na twój seksapil? Absolutnie tak. Zaglądam mi zawsze w dekolt i od czasu do czasu na antenie na żywo mówi: pani redaktor, zaraz biust wyleci. Albo na przykład, co byśmy zrobili, gdybyśmy usmażyli biust pani redaktor w kuchence mikrofalowej. Nic by się nie stało, bo mam naturalny, tak? To nie byłoby silikonu, nie by się śmierdziało i nie paliło się. Bardzo mnie kręci taka lekko podszyta erotyzmem rozmowa. Czasami u Marcina mocno podszyta, bo Marcin jak w wojsku ma skojarzenia, wszystko mu się raczej z tym kojarzy, ale jest w tym wieku, kiedy ma do tego absolutne prawo. I bardzo lubimy sobie tak igrać ze sobą. Uważamy, że to jest śmieszne, zabawne, mamy do siebie dystans. No przecież widzimy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, kim jesteśmy, co nas dzieli, co nas łączy. Ale to też się tak trochę stało, że ludzie też docenili ten wasz, jako para jesteście sexy, macie jakiś seksapil. Bardzo nas docenili. W hotelu dostajemy jeden klucz do pokoju. Co zawsze nas śmieszy i bardzo nas bawi. Ludziom widocznie telewizyjna para skleiła się do tego stopnia, że powinna ze sobą sypiać. Sorry, niestety nie. Bardzo mi przykro. Ale Marcin jest sexy. Żałuję. Naprawdę żałuję. Mógłby to być ostatni młody kochanek w moim życiu. Marcin jest sexy pomimo tych koszarowych dowcipów. Marcin jest sexy. On jest sexy specyficznie. On ma urok, ma 30... Posłuchajmy, bo mężczyźni mogą być sexy specyficznie. Są różne odmiany oblicza. My musimy mieć głęboki dekolt, błyszczącą pończoszkę, ale każda może być sexy specyficznie. Dokładnie. Nie każdy mężczyzna musi mieć trochę zmarszczek, odrobinę siwych włosów, bogaty portfel i chrapiący głos, żeby być sexy. Marcin ma urok dużego chłopca, ma 30 lat, ma wdzięk takiego młodego mężczyzny i bardzo zabawnego chłopca, niesfornego. Ja zawsze lubiłam ludzi niesfornych, więc myślę, że trochę jego... Trochę niezborny przez no, dokładnie tak, nogi idą w lewo, ręce wzrost. Idą w prawo, nie umie tańczyć, nie umie gotować, on ma ogromnie dużo wdzięku i takiego chłopięcego seksapilu, takiego młodzieńczego seksapilu. Myślę, że kobiety na niego lecą strasznie, naprawdę. I lecą, bo jest bardzo też niezwykle miły dla kobiet.